Cześć, siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku powrotu do jakiegoś tam stanu użytku. Sorry za mój głos, delikatnie mnie przeziębiło, moi drodzy. Dokładnie katar, no. Troszeczkę osłabiony może się czuję, ale nie ma źle. Dzisiaj te ciągi nagramy tak jak na Instagramie. Kto nie obserwuje na Instagramie, to zapraszam serdecznie, bo tam również jakby czasami wy podejmujecie decyzję a propos tego, jaki materiał miał być. Ankieta była między wyciskaniem i barkami, które robiłem wczoraj, a ciągiem i plecami dziś. No i padło na te ciągi, nie? Także zrobimy dzisiaj sobie, słuchajcie, te ciągi. Zobaczymy, no top set chciałem zrobić sobie jedynkę, top single. Tydzień temu było 2,6, dzisiaj może 2,7, 2,8 spróbuję wciągnąć. Nadal chciałbym, żeby to było z zapasem, dlatego zobaczę, jak będzie to wyglądało, jeśli chodzi o dyspozycyjność dnia, nie? Jest ten, kurde, no, gil w nosie, ale no myślę, że nie będzie źle, nie? No i bardzo fajnie, dziękuję wam serdecznie za odzew ostatniego filmu, zajebiście fajnie, bardzo mnie to cieszy, że są osoby nadal, które chcą oglądać i cieszy mnie fakt, że dźwięk był znośny, dobry, lepszy. I co? Pakuję was zaraz do saszety i widzimy się na siłowni, rozgrzeweczka i działamy z ciągami. Perfect.
No i dobra, widzieliście już ciągi, 2,8 poszło, całkiem sprawnie, za tydzień pewnie 3 paczki od dawien dawna zaatakuje. Ono tutaj było spoko, nie? Jeszcze generalnie nie używam 100% mocy z nóg, z takiego też tytułu, bo no nie chcę sobie tych pleców rozdupić. No jest już sztywniej, ale jeszcze to nie jest to, nie? Dopiero w sumie drugi, trzeci tydzień treningowy zaczyna, kończy się. Także nie chcę aż tak świrować. No, ale fajnie, stabilnie, także jest do przodu. Jeśli chodzi o, moi drodzy, resztę ćwiczeń, no to plecki, nie? Siłowo pendle i roły, jak widzieliście, piątki, później szerokie sięganie po 12, jedna seria nad kierą, ściągnięcie na lacy, no i teraz tył barku, nie? Widzieliście rotation, face pull, teraz zrobię sobie 2-3 serie jeszcze po prostu odwrotnych rozpiętych, no i jakiś bicuś i tyle, nie? I to jest dzień taki ciągów sobie z plecami i z tyłem barków, a jutro będą bardziej 2-3 ćwiczonka na, moi drodzy, na tył, znaczy no dwa na tył uda i jedno na przód uda, plus ze 3 ćwiczonka jakieś rehabowe, nie? Prawdopodobnie external rotation sobie zrobię jutro, coś tam może na klatkę rehabowo i coś tam na bareczek jeszcze, nie? Może jakieś wznosy, jakieś around the world, zobaczymy. Ale jutro taki już dużo, dużo lżejszy trening. No, także tak. Idziemy z rozpiętkami, ale dzisiaj powiem wam, że już no, ciężko takie treningi robić bez żarcia. Powoli zaczynam odczuwać po prostu różnicę tego, jak przychodzi się na trening po jedzeniu, a bez. I jedziemy dalej. Dobra, słuchajcie, kończymy tego vloga bez większych pogawędek tutaj dziś było, bo na dobrą sprawę nie mam co gadać, jeszcze czuję się też chory. Trening jako tako przebieg, cardio praktycznie już zrobione, ciągi, kolejny progres zanotowany, 2,6 tydzień temu, teraz 2,8, całkiem fajnej prędkości, jak widziałem sobie tutaj na tym. Co, redukcja nadal postępuje, w tamtym tygodniu w weekend było, nagrywam to dla was w czwartek, w tamtym tygodniu w niedzielę waga pokazywała 115,500, czyli no już minus 5 kg w 5 tygodni, no to idzie to całkiem, powiedzmy, zdrowo, wolałbym, żeby te pierwsze 2-3 tygodnie trochę więcej spadło i żeby łącznie już było około 7 kg, no ale taka już jest moja natura. I co? Ważenie teraz w sobotę, także podejrzewam, że poniżej 115 już powinno być. No i takie aktualizacje będziemy sobie robić. Teraz następną aktualizację zrobię wam nie w przyszłym tygodniu, tylko w jeszcze kolejnym, tak? Czyli minie jakieś 12-14 dni od tego vloga. Pojawi się kolejny, prawdopodobnie znowu nagramy sobie jakiś SBD Day, w którym akurat zrobię sobie po prostu siady jakąś trójeczkę i wyciskanko jakieś może top set, top single, czyli jakąś jedyneczkę, może 185-187,5 kg. Zobaczymy, no tak podejrzewam, że za 2 tygodnie tak powinno to jakoś wyglądać. No, także tyle. Jak się podobało, zostawcie łapę w górę, jakiś komentarzyk tam na dole. No a na grubiej po prostu ruszymy, też jeszcze jest parę kwestii, jeszcze parę takich w cudzysłowie projektów do poruszenia. Będzie na to więcej czasu troszkę później, ale no na pewno spodziewajcie się, że jeśli wszystko dobrze pójdzie po nowym roku, naprawdę szykują nam się fajne przygotowania, fajny czas i oczywiście zabieram was razem ze sobą w ten pięknie spędzony czas. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do następnego. Siła. Boom.